spotkanie kolejne. Trójka Szamotuły ze szkołą podstawową numer 2 w Dobrym Mieście. Od początku piłkarze z Szamotów w biało-czarnych strojach a po prostu nadawali ton grze. Zresztą nie dziwi to, bo akurat jeśli chodzi o Szamotuły i szkolenie, to na pewno jest to miejsce, w którym nie brakuje dobrej pracy z młodzieżą. Szkółka piłkarska prowadzona przez wiele lat przez trenera Andrzeja Dawidziuka. No i jak obserwujemy te fragmenty, to widać, że drużyna z Szamotu dominowała w tym spotkaniu z szkołą podstawową numer 2 z Dobrego Miasta. Przychodziły kolejne bramkowe okazje. No i w końcu proszę spojrzeć, jaki przepiękny gol, fantastyczne trafienie, które dało prowadzenie drużynie z Szamotu. Bardzo dobre podanie. No i z pierwszej piłki Patryk Jubkowiak zdobył bramkę dla drużyny z Szamotu. 1-0, więc w 12, czy właściwie w 13 minucie, która okazała się pechowa dla zespołu szkoły podstawowej numer 2 z Dobrego Miasta. Bardzo ładna interwencja. No i oczywiście w ostatnich sekundach jeszcze rozpaczliwie atakowali piłkarze z Dobrego Miasta. Niewiele brakowało, mielibyśmy remis, ale skończyło się na wyniku 1-0 dla trójki z Szamotu.